Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w piątek. Czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Emocji w dzisiejszym dniu nie zabrakło. Jak jesteś u mnie na Twitterze, to na pewno wiesz, co się dzieje, bo tam podrzucam te najważniejsze wydarzenia, konkretne dni, konkretne godziny, jak i również efekty tego, co oczywiście wydarzyło się na rynku, bo dzisiaj czekaliśmy na bardzo istotne i ważne dane z amerykańskiego rynku pracy. I jak zwykle zmienności nie zabrakło. Oto efekt, tak więc piorunujące, niesamowite spadki. W dalszej części zobaczymy na podsumowaniu, co w tym momencie. Dzieje się na topowych rynkach zagranicznych, właśnie po tych danych, jak i również jak to odbiło się to na GPW i czy w ogóle się odbiło. A zanim do tego przejdziemy, to tradycyjnie rozpoczniemy od przekroju informacji, które w dniu dzisiejszym dla Ciebie przygotowałem, a w dalszej części naszego spotkania właśnie zobaczymy, co ciekawego dzieje się na rynku. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania, kliknięcia dzwoneczka oraz subskrypcji, tak aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji w Europie na świecie czy też poszczególnych rynków, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję podzielić się swoją opinią. Przypominam również. Że ruszyły mega mega obniżki Mikołajkowe. Tak więc możesz dołączyć na zamknięte spotkania i mieć dostęp do tych nagrań, gdzie omawiam poszczególne sektory, poszczególne indeksy ponad 200 walorów w cyklu 20 spotkań miesięcznie na przeglądy sektorowe, tutaj ten dostęp w o, na 12 miesięcy jest tańszy aż o 614 zł. Do portfela dywidendowego, również dostęp 12-miesięczny, tańszy o 358 i analogicznie również dostęp tańszy do grosika, dostęp tańszy do portfela krypto. Tak więc jak też skorzystać z tych obniżek, to jest to jeden z ostatnich momentów, gdyż dosłownie za kilka dni te obniżki już po prostu nie będą aktywne, tak więc zapraszam do skorzystania. I teraz już przechodzimy do pierwszych informacji. W Korei Północnej trzech zamaskowanych rozbójników obezwładniło żołnierzy chroniących opancerzoną furgonetkę i złodzieje zrabowali 200 kg złota, wartego prawie 12 milionów dolarów. Podała w czwartek amerykańska rozgłośnia Radio Wolna Azja. Władze rozpoczęły obławę. Na złodziei i stan wyjątkowy w miastach przy granicy z Chinami. A dlaczego? Bo w kraju nie istnieje rynek złota, a 200 kilogramowy łup jest w zasadzie bezwartościowy, dopóki nie uda się go przeszmuglować do Chin, twierdzi amerykańska rozgłośnia. Słowenia nakłada podatek od zysków na firmy energetyczne. Rząd Słowenii przyjął w czwartek ustawę nakładającą nadzwyczajny podatek od zysków kapitałowych na przedsiębiorstwa energetyczne. Ma on na celu finansowanie odnawialnych źródeł energii i rozwiązań służących zmniejszaniu zapotrzebowania na energię elektryczną w godzinach szczytu. Czyli widzimy, kolejne państwo przyjmuje tego typu rozwiązanie. Czekamy, jakie decyzje zapadną u nas, które na pewno uderzą w sektor energetyczny. Trzeba być czujnym. Nowe prawo mówi, że wszelkie przychody przekraczające 180 euro za 1 MWh. Energii elektrycznej wyprodukowanej w Słowenii i sprzedanej na rynku hurtowym będą przekazywane do budżetu państwa. Z opłat zwolnione będą te przedsiębiorstwa, których koszt wyprodukowania jednej MWh przekracza 180 euro, jak również energia elektryczna wyprodukowana z wykorzystaniem gazu ziemnego i węgla brunatnego. Nowe przepisy nie obejmą także małych instalacji o mocy szczytowej poniżej 500 kW. Łukaszenka Mówi o rzekomym zagrożeniu dla Białorusi, by uniknąć zaangażowania białoruskich sił w wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, pisze w najnowszej analizie Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Łukaszenka tworzy informacyjne tło, by odeprzeć wywieraną przez Rosję presję w sprawie przystąpienia do wojny przeciwko Ukrainie, mówiąc, że NATO przygotowuje atak na Białoruś. Czytamy: Białoruski przywódca oskarżył Ukrainę i NATO. O rosnącą liczbę prowokacji przy granicy białorusko-ukraińskiej i stwierdził, że Ukraina próbuje wciągnąć siły NATO w wojnę. Takie komentarze najpewniej wygłaszane są po to, by wzmocnić operację w przestrzeni informacyjnej, mającą na celu doprowadzenie do koncentracji ukraińskich sił na granicy z Białorusią w obawie przed możliwym atakiem z tego kraju, kontynuuje ośrodek analityczny. Strona ukraińska informuje tymczasem, że nie obserwuje formowania się sił ofensywnych na terytorium Białorusi. Wypowiedzi białoruskich władz mogą też wysyłać sygnał, że białoruskie wojsko musi pozostawać w kraju i bronić go przed rzekomymi zagrożeniami ze strony NATO, dlatego nie może być wysłane na wojnę na Ukrainie, podkreślają eksperci. Biden. Jestem gotowy spotkać się z Władimirem Putinem, jeśli zdecyduje, że chce zakończyć wojnę w Ukrainie. Zadeklarował w czwartek prezydent USA Joe Biden po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuel Macron. Dodał jednak, że Putin dotąd nie wykazuje takich oznak oraz zapewnił, że nie podejmie decyzji bez konsultacji z sojusznikami. Macron i Biden zadeklarowali też, że będą nadal wspierać Ukrainę zarówno wojskowo, jak i ekonomicznie, zwłaszcza w obliczu rosyjskich uderzeń w ukraińską infrastrukturę cywilną. Temu poświęcona ma być organizowana przez Francję specjalna konferencja państw wspierających Ukrainę, planowana. Na 13 grudnia, USA, Korea i Japonia nałożyły sankcje. Stany Zjednoczone, Korea Południowa i Japonia nałożyły w czwartek sankcje na wysokich rangą urzędników z Korei Północnej, którzy odpowiadają za program zbrojeń tego państwa, w szczególności za testy pocisków rakietowych, poinformowała w piątek agencja Reutera. Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Przewiduje nowelizacja kodeksu pracy, którą w czwartek uchwalił Sejm. Ponadto pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. Prezes PGG: Zamiana własnego węgla kamiennego na węgiel z importu oznaczałaby dla podatników i przedsiębiorców dodatkowy koszt. Dla obywateli i gospodarki na poziomie około 30 miliardów złotych rocznie. Napisał w barburkowym liście do górników prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala. Dobry start. Zus wypłacił już 4,6 miliona złotych na 300. Tak więc możemy być siebie dumni, bo każdy z nas do tego dokłada swoją. Niewielką cegiełkę. Na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start ZUS łącznie wypłacił ponad 4,6 miliona świadczeń na kwotę 1 ,1 miliony zł. Wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O wyprawkę szkolną można było ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada. Polacy wyprowadzają się do rodziców sporo później niż przeciętny Europejczyk. Polacy wyprowadzają się od rodziców dwa lata później niż przeciętny Europejczyk i niemal 10 lat później niż statystyczny Szwed. Zwracają uwagę analitycy HRM Investments w Polsce przeciętny wiek wyprowadzki od rodziców to prawie 29 lat. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać w przypadku. Naszych widzów. Zrobimy sobie pod to jakąś ankietę, na ile będzie można oczywiście tam sprecyzować ten wiek. W 2021 roku przeciętny Polak wyprowadzający się od rodziców robił to po 28 latach i 8 miesiącach od urodzenia, zauważył Oskar Sękowski z HRM Investments. Powołując się na dane Eurostatu, tak słabego wyniku nie notowaliśmy w Polsce od 2003 roku, kiedy Europejski Urząd Statystyczny udostępnia dane dla naszego kraju, wyjaśnił Analityk. W 2019 roku przeciętny wiek w momencie wyprowadzki od rodziców obniżył się do niewiele ponad 27 lat, a raczej lepiej nie będzie. No to popatrzmy, jak to jest w innych państwach. Analityk ocenił, że młodym Polakom wyprowadzka od rodziców zajmuje stosunkowo dużo czasu. Pod tym kątem zajmujemy 20 miejsce na 30 krajów przebadanych przez Eurostat. Przeciętny Europejczyk usamodzielnia się w wieku ponad 26 lat, to ponad 2 lata wcześniej niż w Polsce. W skali europejskiej na uwagę zasługują szczególnie młodzi Norwegowie, Finowie, Duńczycy czy Szwedzi, którzy do decyzji o wyprowadce dojrzewają przeciętnie 19 do 22 lat, zauważył Sękowski. Na drugim biegunie, jak dodał, są kraje południowej Europy. Prawdziwymi rekordzistami są tutaj Portugalczycy, którzy rodzinne gniazdo opuszczają w wieku prawie 34 lat. Zaraz za nimi plasują się młodzi z takich krajów jak Chorwacja, Serbia. Słowacja, Grecja czy Bułgaria. W tych państwach średni wiek wyprowadzki przekracza 30 lat. A jak to było u ciebie, daj znać w ankiecie na karcie społeczność. Dni wolne od pracy w 2023 roku nowy rok zbliża się wielkimi krokami to już warto planować jakieś długie weekendy no to zerknijmy od razu na konkretne dane można sobie zatrzymać, i właśnie te dni w przyszłym roku będą. Wolne: 1 stycznia niedziela wypada, 6 stycznia piątek, 9 kwietnia niedziela, 10 kwietnia poniedziałek, 1 maja poniedziałek, 3 maja środa, no popatrzmy, jak tu pięknie będzie. 28 maja niedziela, 8 czerwca czwartek, 15 sierpnia wtorek, 1 listopada w środę, 11 listopada w sobotę i 25 grudnia jak widzimy w poniedziałek, 26 we wtorek. Jak widzimy, będzie można troszkę poplanować. Lećmy dalej. Skarbówka uzyska dane o wszystkich kontach bankowych. Sejm za ustawą, która tworzy SIF. Czwartek Sejm przyjął ustawę o systemie informacji finansowej, na mocy której powstanie system informacji o rachunkach bankowych, maklerskich itd. Tak Nowe przepisy mają wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zakładają utworzenie systemów informacji finansowej służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o rachunkach zarówno działających, jak i zamkniętych. Chodzi o rachunki bankowe, rachunki w skokach, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi. Ponadto ma objąć umowy o udostępnieniu skrytek sejfowych. Bardzo ciekawe, daj znać co o tym sądzisz w komentarzu. Skoro wystartował nowy miesiąc, to tradycyjnie mamy dane z GPW odnośnie obrotów i tego kto trzęsie tym rynkiem. Rozpocznijmy od obrotów. W listopadzie tego roku łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 24,5 miliarda zł, czyli o 19,5% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 19% rok do roku do poziomu 24,1 miliarda. To sprawdźmy jak na Nuconekcie. Na rynku New Connect w listopadzie odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 53,7% rok do roku do poziomu 147,7%. 70 miliona. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku New Connect spadła o 54,4% rok do roku i wyniosła 141,4 miliona zł. Goldman w listopadzie po raz kolejny liderem obrotów na rynku akcji GPW. Czyli tutaj zaskoczenia nie mamy, zerknijmy na szczegóły. Goldman w listopadzie tego roku utrzymał pozycję lidera obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych GPW. Na drugim miejscu pozostał Morgan. Udział Goldmana w obrotach na rynku akcji w listopadzie wyniósł ponad 17%, a Morgana 9,73%. Trzecie miejsce w zestawieniu najbardziej aktywnych brokerów na rynku transakcji sesyjnych. Akcjami zajął w listopadzie Bank of America 8,88%, a czwarte biuro maklerskie PKO BP 8,78%. Na piątym miejscu z udziałem na poziomie 7,75% znalazł się UBS Europe Licząc od początku 2022 roku, liderem obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych GPW jest Goldman, który przebił 16%, kolejne miejsce zajmie Morgan prawie 10% i biuro makerskie BP 8,61%. Cenowa anomalia na rynku paliw trwa. Trwa cenowa anomalia na polskim rynku paliw, benzyna i olej napędowy przy obecnych cenach hurtowych w detalu powinny być znacznie tańsze niż są. W grze Pozostaje spiskowa teoria o ukryciu podwyżek VAT-u. Już tydzień temu pisaliśmy, że coś nie gra na rynku paliw. Od tego czasu niewiele się zmieniło. Pomimo obserwowanego w poprzednim tygodniu spadku cen, w rafineriach stawki przy dystrybutorach ledwo drgnęły i utrzymują się na nienaturalnie wysokich poziomach względem cen hurtowych. W rezultacie operatorzy stacji chomikują ponad przeciętną marżę detaliczną. Średnia krajowa cena benzyny 95 wyniosła w bieżącym tygodniu 6,56 zł 56, 56 za litr i była tylko o 2 grosze na litrze niżej niż tydzień wcześniej, wynika z danych BM-reflex. Olej napędowy kosztował przeciętnie 7,70 i był o raptem 4 grosze tańszy niż tydzień temu. LPG tankowano średnio za 2,99 zł za litr, a więc o 2 grosze taniej niż przed tygodniem. I po raz pierwszy od marca zobaczyliśmy tu dwójkę z przodu. Średnia cena benzyny Eurosuper95 w okresie styczeń i 2022 roku wyniosła 6,65 zł za litr, wobec 5,44 za litr w całym 2021 roku podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Średnia cena oleju napędowego wyniosła 7,15 zł za litr, wobec 5,35 zł za litr w 2021 roku. Marża na sprzedaży benzyny Eurosuper 95 w okresie stycznia i 2022 roku spadła w Polsce o 29,9% wobec średniej marży z 2021 roku i wyniosła 10 groszy na litrze. Podała Polska Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Marża na sprzedaży oleju napędowego wyniosła 3 grosze. Porozumienie: naruszy ZPUE ogłasza przymusowy wykup akcji spółki. To szczególnie ważna informacja dla wszystkich, którzy mają w swoim portfelu. Akcje tej spółki. Porozumienie akcjonariuszy ZPUE ogłasza przymusowy wykup akcji spółki. Cena wykupu wynosi 390 zł za akcję. Dzień wykupu został ustalony na 7 grudnia 2022 roku. Orlen. Grupa Orlen przejęła i rozpoczyna rebranding 79 stacji paliw na Węgrzech, funkcjonujących obecnie pod marką Lukoil. Ponadto koncern nabędzie do połowy 2024 roku 103 kolejne stacje paliw, zlokalizowane na Słowacji i Węgrzech, poinformował Orlen w komunikacie prasowym. I na deserek, zanim przejdziemy do podsumowania obecnej sytuacji na rynku, screen, który udało mi się zrobić zaraz po publikacji danych NFP, i właśnie z tymi informacjami bardzo ważnymi, kluczowymi z tego tygodnia dla rynków, zapoznajmy się w tym momencie. Wyraźnie lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy zostały źle przyjęte przez inwestorów. W dół poszły ceny akcji i obligacji, a dolar umocnił się względem euro. Liczba etatów w sektorach pozarolniczych w listopadzie była o 263 tysiące wyższa niż miesiąc wcześniej, poinformowało Rządowe Biuro Statystyki Pracy. To rezultat wyższy od rynkowego konsensusu zakładającego wzrost zatrudnienia o 200 Tysięcy. Stopa bezrobocia utrzymała się bez zmian na poziomie 3,7%, co było zgodne z rynkowym konsensusem. Warto przy tym odnotować, że kolejny raz badanie ankietowe nie było spójne z danymi oficjalnymi i pokazało spadek liczby pracujących o 138 tysięcy. Liczba bezrobotnych zmalała o 48 tysięcy, przybyło za to 3559 tysiąca osób biernych zawodowo. Przeciętna stawka godzinowa we wrześniu wyniosła 32,82 i była aż o 55, wyższa niż w październiku. To spora niespodzianka, ponieważ ekonomiści spodziewali się jej wzrostu tylko o 30% miesiąc do miesiąca. Średnia płaca godzinowa w Ameryce była o 5,1% wyższa niż przed rokiem, oznacza to utrzymanie realnego spadku wynagrodzeń w USA. Przy oficjalnej inflacji CPI zbliżonej do 8% w skali roku, czyli popatrzmy, tutaj mamy wzrost praktycznie dwukrotny od prognoz. No i zobaczmy, jak to odbiło się finalnie na rynku. I zobaczmy, co się dzieje na indeksie strachu i chciwości. Widzimy, że jeszcze panuje chciwość z poziomem 63. Jeżeli chodzi o świat, to tutaj już takiego optymizmu nie widzimy. Azja praktycznie cała. Z wyjątkiem Chin zalana czerwienią, Australia podobnie, rynki europejskie również wyprzedają akcje, Brazylia tylko w zielonych barwach również się wyróżnia na tym tle, no i oczywiście rynek chiński. Tutaj nawet widzę spółkę, która puchnie o 24%. No to zobaczmy, jak to wygląda w interwale tygodniowym, bo tydzień dobiega końca, też warto na to zerknąć. I tutaj już wygląda to o wiele lepiej, bo widzimy, że praktycznie większość. Państw na świecie jednak w tym tygodniu pod dyktando wzrostów. Jeżeli chodzi o S&P 500 w momencie kiedy nagrywam to nagranie, widzimy, że ciężko znaleźć sektor, który w całości byłby zielony. Większość jednak jest wyprzedawanych. Najmocniejsze spadki, na przykład Nvidia 3,12, AMD 2,97 na minusie, Google 1,3 na minusie, Meta zyskuje 1,19 na plusie, Microsoft procent na minusie, podobne, podobnie Apple. Tak więc widzimy, że jak na razie przynajmniej jest nieciekawie, ale w interwale tygodniowym również zerkniemy i już tutaj wygląda to dużo lepiej. Meta na przykład w ten tydzień podłożyła ponad 7%, jak na razie oczywiście. Tesla ponad 6%, czy na przykład Microsoft 2,8%. Nawet popatrzmy jak spuch, spuch Netflix, 8,7%. No to popatrzmy na topowe indeksy, bo tutaj zobaczymy reakcję. Zajdę na troszkę niższe interwały. Ropa, jak widzimy, również dosyć ciekawego shake'a wykonała. W tym momencie cena oscyluje w okolicach 87 dolarów za baryłkę. Niemiecki DAX oczywiście troszkę potańczył. W tym momencie 114 520 punktów, a tak to wyglądało, gdy poszedł cios z NFP, tak więc potężny shake na tej dużej czerwonej świecy. Jeżeli chodzi o S&P 500, to tutaj już to wygląda zupełnie inaczej. Tak to wygląda na dniówce. Przejdźmy na dniówkę. Tutaj mamy 4042 punkty i na godzinę. Zajdźmy, o i tak to wygląda. Tam jest potężny cios w dół. Z jednej strony popatrzmy, po lewej stronie mamy uskrzydlenie. O, tutaj, tak to pokaże, to mamy uskrzydlenie po wypowiedzi Powell'a, kiedy Powell wywołał euforię na rynku. A tutaj mamy cios zadany przez amerykański rynek pracy. Tak więc zobaczymy, w jakich nastrojach zakończą ten tydzień i jak otworzą kolejne. Więc Zobaczymy 4043 punkty jak to nagrywa. Jeżeli chodzi o Nasdaqa podobna, popatrzmy sytuacja, również DAX do, Nasdaq dostał mocno, 800 prawie 90 punktów. Dow Jones, tutaj również podobna reakcja na godzinówce, wygląda to następująco. Tutaj shake został wykonany, 34200 punktów i rase małe spółki, tutaj to dopiero staniec, 1876 punktów. I popatrzmy, może zejdźmy na 30 minutówkę, Oj tutaj mamy piękne wbicie w dół i piękne oczywiście odreagowanie. Jeżeli chodzi o metale, to one też oczywiście reagują na takie doniesienia. Srebro potańczyło i w tym momencie pchnie się do góry 22,77 dolarów za uncję. Złoto, jak widzimy, spadło dosyć mocno i w tym momencie cena kształtuje się w pozi na poziomie 1785 dolarów za uncję. No i zobaczmy, jak poradził sobie złoty. Jak widzimy, frank cały czas kisi się na podobnych poziomach. Dzisiaj plus 4,74. Funcik na delikatnym plusie 5,45 euro. Na delikatnym minusie 4,67 i dolar na delikatnym plusie 4,46. A euro-dolar, popatrzmy, tutaj już mamy zupełnie inne zachowanie. Mocny spadek 0,1047, a tak to wyglądało, jeżeli chodzi o uderzenie NFP. Jak widzimy, główne pary walutowe również są na to bardzo podatne. No to zobaczmy, co tam ciekawego dzieje się dalej. Na kolejnych istotnych aktywach. Jeżeli chodzi o miedź, mieć tutaj widzimy, że ten walor dzisiaj również wykonał dosyć ciekawy shake i jak na razie jeszcze nie określił swojego ruchu, delikatny minus na komeksie w momencie kiedy to nagrywam. Jeżeli chodzi o kontrakt na gaz, to tutaj widzimy spadek, czyli przybili ten poziom wsparcia i dzisiaj kontynuują zejście, wsparcie mamy oczywiście wsparcie, jeżeli chodzi o opór. Kolejny będzie już tym miejscem, które rozjeżdżali z tego dziennego range'a. Tak więc zobaczymy, czy ewentualne wsparcie niżej z tego ręcza na dniówkach będzie oczywiście również tutaj wspierało gaz przed dalszymi spadkami, czy jednak gaz będzie spadał coraz to niżej. Jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, tutaj poziom 27 na indeksie strachu i chciwości. A i zobaczmy, czy wykres Bitcoina również potańczył. Wykres Bitcoina, jak informowałem na Twitterze, dla mnie jest mocny. Widzimy, że po tym mocnym zawaleniu się ceny po upadku FTX'a, no cały czas, jak widzimy, Bitcoin utrzymuje. Trzymuje się dosyć wysoko i raczej nic sobie nie zrobił z uderzenia NFP. Mieliśmy tylko delikatne zejście i zaraz to wyciągnęli. Dosyć ciekawy rynek się zaczyna robić. Jeżeli chodzi o obecną top 10, to bitcoin właśnie spadł tylko o 15 setnych. 16 960 dolarów kosztuje sztuka w tym momencie i na plusie 73 setne 1282 dolary, jak widzimy, za sztukę. Jeżeli chodzi o największe skrajności, to dzisiaj Trust Wallet rośnie o 13,8%, Hex o 13%, czy GMX o 10%. A największe spadki no tu dzisiaj Lopring 7,41%, Phantom 3% czy Dogecoin 3%. Jeżeli chodzi o interwał tygodniowy, to tutaj widzimy, że Phantom podrożał aż o 35%, Apecoin o 24% czy GMX o 21%. A największe spadki to binary X 18% w dół, MV11 czy Nexo 7,87%. Przypominam, że dostęp do podstawowych giełd krypto. W tym miejscu dostęp do Binance, Gate'a czy też Kangli, to jest możliwość zakupu swoich pierwszych krypto za złotówki. Pozostałe giełdy umieszczam w opisie. Zachęcam również do aktywności na karcie społeczność, bo tutaj systematycznie pojawiają się ankiety, w których możesz brać udział. Najnowsze pytanie dotyczy tego, co widzieliśmy dosłownie przed chwilą. Polacy wyprowadzają się od rodziców sporo później niż przeciętny Europejczyk. W jakim wieku wyprowadziłeś się od rodziców? Jak na razie mamy 86 oddanych głosów i popatrzmy, jak to u nas wygląda. Widzimy, że 40% głosujących to jest wiek 18, do 22 lat. Drugie miejsce, jak na razie, to 23 do 25 lat, ale jestem bardzo ciekawy, jak zbierzemy tutaj około 1000 głosów, jak wtedy będą się rozkładać, oczywiście, te wyniki. Kolejne pytanie: czy niedziela handlowa powinna wrócić na stałe? 767 oddanych głosów tak, 68% głosujących. Pomysł na obniżenie cen energii i ciepła chodzi tutaj oczywiście o ETS. Widzimy, że zdecydowane tak, 78%. I kolejne bardzo ciekawe pytania, jak również odpowiedzi poniżej, gdzie już baza głosów wynosi grubo ponad 1000. No i zerknijmy i zobaczmy, jak NFP i czy w ogóle wpłynęło na GPW. Tak więc rozpoczniemy podsumowanie naszej giełdy. Jeżeli chodzi o pierwszy indeks WIKN Ukraina, tutaj widzimy tylko trzy spółki w zielonych barwach. Cool Energy 1.9 na plusia, Starta 1.7, Kernel 28 setnych, traci owo Star na małym obrocie 5.60, iM Company 1.46, liderem obrotu 2, 500 Kernel. Na spółkach zgłoszonych od obserwacji Greenex dzisiaj puchnie o 14.8%, MT Energia 7.5, Traci Orlen 5.48 i RankPong 434 Jeżeli chodzi o energetykę, dzisiaj Onde rośnie o 7.4 Zepak 2%, traci PGE 2,5%, a prawie 2% CES. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, to tutaj odlok 3,45 na plusie, robczy C 2,67, a tem grupa 3% na minusie. Na spółkach gamingowych w dniu dzisiejszym Movie Games rośnie o 10% i NTM 8,51, Skin Wallet 7,85, a największe spadki w dniu dzisiejszym to PB Games 9,87, Movie Games VR 9,75 czy CFG 9%. Literem obrotu jest CD Projekt, który rośnie dzisiaj o 3%. I generuje obrót 76 milionów. TS Games 9 baniek przebija powyżej 2 milionów. 11 Bit Playway, Huge i Creepy Jar. Jak widzimy, bańka 200. Sam indeks puchniał ponad 2,5%. Zamyka się na 16 913 punktów. I popatrzmy na shorty. Co tam wielcy shortują? Czy już odpuścili sobie króla, czy też nie? Widzimy, że cały czas w rejestrze krótkiej sprzedaży mamy 5 shortów na CD Projekt. Dodatkowo Allegro, TS Games, Dino oraz. GPW wielce shortują. Na bankach dzisiaj skromnie, bo tylko trzy banki rosną. BNP, Bosi i Gettin najmocniej BNP o 2,7%. Santander, ING i Handlowy bez zmian. PKBP traci 2,7 milenium 2,68 i liderem obrotu jest PKBP 135 milionów, 71 PKBSa. Sam indeks spada o 1,5%, 6179 punktów. Na OZE dzisiaj MT Energia rośnie o 7,5%. ONDE 7%, On 7% BANE 7%, a największe spadki to LQ5% czy prawie 4 termo. Liderem obrotu UNIMOD 2,800 i powyżej bańki popatrzmy, jak dużo mamy spółek. Zepak, On DML System oraz Sanex i Grodno. Jeżeli chodzi o indeksy, zerknijmy. Dzisiaj gry prowadzą 2,60 na plusie, Games 5,2,5 ,5 na plusie. Z dużych indeksów MVIG 41, 4700 na plusie, 4170 punktów i tak zamkniemy ten tydzień. SWIG 80 zamyka się na 17978 punktów. Szkoda, że nie na 18 i na plusie i WIG 20 gdzieś tam, jest. WIG 20, bo to on jest najbardziej wrażliwy, jeżeli chodzi o dane z Ameryki. I mamy spadek niestety 1,86%, więc potężnie uderzyło to w WIG 20, 1733 punkty. No to popatrzmy na najbardziej tracący również indeks i określamy. Okazało się, że dzisiaj są to paliwa 5,25 na indeksie. W szczegółach popatrzmy na WIG20, tylko 4 spółki w barwach. CD Projekt 3%, Allegro 2,65, Asycopoli Kruk na plusie, Santander bez zmian, a najmocniej spada Orlen 5,48, Pepco 3,67, CCC 3%. I jak widzimy, no tutaj również Ameryka zrobiła robotę. PKN Orlen największy obrót 223 miliony, powyżej 100 milionów. Dino Allegro oraz PKBP. Jeżeli chodzi o średnie spółki z Envig 40, popatrzmy, tutaj największe wzrosty to Komar 689, TS Games 560, a największe spadki to Millennium 268, bis 197. Liderem obrotu TS Games 9100. Popatrzmy na Eswig 80, cóż tutaj ciekawego się dzieje? I widzimy, że największe wzrosty to Onde 7%, MFO 693, a liderem spadku Grodno 344, 422, 340, 334. Liderem obrotu Biomet Lublin 5905 5, 5 baniek na PC jeżeli chodzi o New Connect, to dzisiaj widzimy, że na przykład Termo rośnie o 14%, na większym obrocie Grabche 12%, czy na przykład kolejna spółka Movie Games 10.97%. No ale jak widzimy jakieś szaleństwa tutaj dzisiaj zawrotnego nie mamy na moim parkiecie, to zobaczmy co się dzieje z drugiej strony, czy mamy szaleństwo, ale w spadkach. I tutaj widzimy, że grupa Trinity traci aż 26%, potem SF y, traci 12%, Widis 12%, 10%, Astro. No to popatrzmy na liderów obrotu, czy mamy jakąkolwiek spółkę, która przebiła dzisiaj w obrocie milion, jak widzieliśmy spadek zainteresowania jest przepotężny, ponad 50% rok do roku. Cannabis 567 tysięcy, nie mamy żadnej spółki, dużo brakowało. Jeżeli chodzi o WIK, zerknijmy na indeks szerokiego rynku, bo tutaj widzimy, że GreenX prowadzi 14,8 na plusie, Fond 13,5, IBSM 9,65, potem pod względem obrotu wyróżnia się np. Onda 7% na plusie, Comarch czy też TS Games. Najmocniej spada za to w dniu dzisiejszym Les 10% w dół, 4 Games 9%, PBS Finance 8,5. Na większym obrocie, na przykład Orlen 548. Liderem obrotu. Popatrzmy, w dniu dzisiejszym jest Orlen i spoza spółek wig 20. Popatrzmy, coś się mieści na pierwszym ekranie. Chyba nie. Jeżeli chodzi o indeksy, popatrzmy jak zamknęliśmy ten tydzień. Cały czas konsola trwa w najlepsze na wigu, tak więc widzimy, że nie byli w stanie wybić się na stałe, powyżej tych poprzednich szczytów, tak więc cały czas piłeczka w grze, ale kisimy się bardzo wysoko na tej sekwencji, jak więc trzymajmy kciuki, jeżeli Ameryka nie pokrzyżuje planów, to być może coś ciekawego z tego będzie. WIG 20. podobna sytuacja, też popatrzmy, cały czas w strukturze ręczowej się poruszamy. Najważniejsze to nie spaść i nie zamknąć się poniżej. 1700 punktów, mówię tutaj oczywiście o interwale wyższym niż dzień. Jeżeli chodzi o ISV-80, tutaj mamy przepiękne dojście prawie w punkt 18 tysięcy punktów, bardzo mi się to podoba. I oczywiście zbliżamy się wielkimi krokami do tej półki pomiędzy głównymi strefami, bo ona była poprzednim szczytem, tak więc zobaczymy, czy od podwójnego szczytu odpadną z kretesem. Jeżeli chodzi o MV-40, też pniemy się do góry. 4200 jako istotny opór jeszcze nie był przetestowany, ale zbliżamy się do tego wielkimi krokami. Potem 4300 to będzie też retest podwójnego szczytu, tak więc zobaczymy, czy to będą bardzo silne. Opory zarówno na SWIK 80, jak i również na nv 40, bo tutaj będzie się toczyć bardzo ciekawa rozgrywka na rynku, jak oczywiście stany pozwolą. Na koniec przypominam dla wszystkich, którzy to trwają do końca, że trwają mega, mega obniżki na dostępy roczne, jak również półroczne. Na przykład na przegląd sektorowy jest to zniżka aż 614 zł, na pozostałe tak jak widać. Dodam również, że to się już niedługo kończy, tak więc dosłownie zostało jeszcze kilka dni, tak więc warto nie zwlekać, dołączyć i już zabezpieczyć sobie to miejsce w tych właśnie atrakcjach cenach na następne miesiące. Jak dotrwałeś również do końca, to będę wdzięczny za wrzucenie w komentarzu hashtag GPW, abym wiedział, że są widzowie, którzy oglądają mój materiał od deski do deski. Za co wielkie dzięki. Życzę wszystkim udanego weekendu. Pozdrawiam na razie. Hej.